Generalnie taka idea nam przyświecała, żeby na ten koniec wakacji jeszcze takie rozluźnienie panujące wykorzystać, ale pokazać, że bezpieczeństwo jest ważne i że w tym właśnie w tej atmosferze, szczególnie wakacyjnej, należy dbać o to, żebyśmy bezpiecznie tę końcówkę wakacji jeszcze przeżyli. Dużo młodzieży, dużo dzieci, przygotowane jest dużo atrakcji, dmuchańce, wata cukrowa, poczęstunek dla wszystkich gości, animacje dla dzieci, konkursy, nagrody oczywiście. Będzie można zobaczyć pokaz dzisiaj bardzo, myślę, interesujący, ale też ważny, gaszenia takiego pożaru domowego. Na pewno będą fantomy, będą ratownicy, będą pokazywali, jak ratować człowieka, który tego potrzebuje i trzeba mu zrobić reanimację. Stoisko Wojsk Obrony Terytorialnej. Wszyscy chcą zobaczyć, jak to uzbrojenie wygląda, nowoczesne, coraz bardziej nowoczesne w polskiej armii. Jest też oczywiście policja, można zobaczyć samochody, motocykle. Chciałem podziękować bardzo pani dyrektor, która nas tutaj zaprosiła, z której uprzejmości z terenu tutaj właśnie z Zespołu Szkół Specjalnych możemy korzystać. Warto dzisiaj tutaj spędzić z nami czas, no i przede wszystkim się czegoś nauczyć, bo taki jest cel, edukacja przez zabawę. Tutaj za nami, w części namiotu 112, będą ratownicy pokazywali kwestie takiego szybkiego niesienia bezpieczeństwa, to znaczy pierwsza pomoc, resuscytacja, zachowanie w takich sytuacjach trudnych. Ktoś powie, to już było kiedyś, pewnie było, ale jakbyśmy dzisiaj wzięli z ulicy co dziesiątego, tylko zapytali, jak się resuscytuje, to nie będzie wiedział. W związku z tym tego nigdy za dużo. Tym głównym pokazem, jeżeli chodzi o Państwową Straż Pożarną, to będzie symulacja pożaru olejów w kuchni. Będziemy demonstrować, jak nie należy postępować podczas pożaru takiego oleju, jak również jak powinno się postąpić, żeby nie doznać obrażeń. Takie pikniki jak ten tutaj w Szkole Specjalnej są niezbędne, kochani, po to, żeby właśnie pokazać przede wszystkim i dzieciom, i młodzieży, że mamy służby i możemy czuć się bezpiecznie. Mamy i szpital powiatowy, i straż pożarną, i policję, i wszystkie inne służby, które na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo. A przy okazji jest bardzo dobra szansa zobaczyć nowy budynek Szkoły Specjalnej dla tych, którzy jeszcze nie byli. Także dwa w jednym. I promowanie bezpieczeństwa, promowanie naszych służb, pokazywanie, co robią na co dzień, z jakimi problemami się mierzą. Także te wszystkie służby sprawiają, że możemy czuć się bezpieczni i możemy liczyć na ich pomoc w jakimkolwiek wypadku losowym czy nieszczęśliwym zdarzeniu.